You know, I really do believe, I really do believe, joy is a fire. Oh, yes, oh, yes. Czołem gitarowi maniacy. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam sylwetkę Rosetty Tharpe, znakomitej gitarzystki i wybitnej wokalistki wychowywanej na dwóch przenikających się gatunkach – muzyce gospel i bluesie. Tharpe nazywana jest matką chrzestną rock'n'rolla i wymieniana jest często jako ta, która znacząco wpłynęła na styl Boba Dylana, Little Richarda, Chucka Berry'ego, Elvisa Presleya i Johnny'ego Casha. Zanim zaczniemy, proponuję subskrypcję tego kanału. A jeśli wyjątkowo cenisz moją pracę, to rozważ wspieranie mnie na Patronite. Zaczynamy. Sister Rosetta Tharpe urodziła się w 1915 roku na farmie Tillman Cooperwood, nieopodal Cotton Plant, jako Rosetta Nubin. Oboje rodziców, matka Katie Bell i ojciec Willie Atkins, byli muzykalni. Ojciec umiał grać na gitarze, a do tego miał piękny, donośny głos. Śpiewał m.in. w kościele, a także często na farmie, gdzie pracował. W miasteczku Cotton Plant istniały podziały afroamerykańskiej społeczności. Według zasobności, ale także według przynależności do różnych kościołów. Niektóre z afroamerykańskich kościołów brały sobie za wzór białe, protestanckie, inne celowały w ekspresję, emocje. Niektóre z nich prowadzone były przez wyjątkowo charyzmatycznych liderów. Taki też był kościół, do którego należała Rosetta. Church of God and Christ pozwalał na wykorzystywanie wielu instrumentów muzycznych, takich jak m.in. gitara, perkusja, tamburyn, trąbki, a także na dominację kobiet w śpiewie solowym. To tutaj Rosetta nauczyła się śpiewać i grać na gitarze. Duży wpływ na Rosettę mieli również rodzice, w tym grająca na mandolinie matka. Już jako sześciolatka Rosetta grała na niewiele od siebie mniejszej gitarze. Przedmiotem jej zainteresowań był także blues z okolic Arkansas i jazz, którego słuchała będąc w Chicago. Do Chicago przeniosła się bowiem wraz z matką w 1921 roku. W tym dużym mieście chodziła do szkoły, którą przerwała przez muzyczną działalność. Nie skończyła nawet szóstej klasy. W wieku lat 12 zarabiała już występami. W czasie wielkiego kryzysu 1929-1933 była wraz z matką w trasie. Występowała w tak zwanych tent shows, objazdowych przedstawieniach odbywających się w namiotach. Wśród kobiet gitarzystek miała tylko jedną konkurentkę, którą była Memphis Minnie. Stylistycznie Rosetta Tharpe nie dawała się łatwo szufladkować. Były tam zarówno elementy gospel, jak i jazzu i bluesa. Miała świetną technikę gitarową, w której zamiast grać akordy, wykorzystywała pojedyncze nuty, melodie i riffy na zasadach kontrapunktu. Była uzdolnioną piosenkarką, dysponowała szorstkim, przytłumionym głosem. W 1934 roku poślubiła kaznodzieję, przyjmując jego nazwisko, Tharpe, i zamieszkała z nim na Florydzie. W Nowym Jorku Rosetta występowała w Cotton Clubie, zorganizowanym w stylu południowym klasowym klubie. Po 4 latach od ślubu Rosetta opuściła męża i jego kościół i poświęciła się świeckiej karierze. Jesienią 1938 roku Rosetta nawiązała współpracę z Decca Recording Artist, znaną firmą płytową współpracującą m.in. z Mahalą Jackson. W październiku Rosetta nagrała dla Decca utwory Thomasa Dorseya That's All, My Man and I, Rock Me, Hide Me in the Bosom oraz Lonesome Road. Nagrania przyniosły jej ogromną popularność. Dzięki temu zagrała ona na słynnym koncercie From Spirituals to Swing w Carnegie Hall. Thank you.
the words that I'm saying. Wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bind me. But oh, if you leave me, I will die. You hide me in thy bosom. Tell the storms the life is over. Oh, rock me in the cradle of thy love. Take me to your blessed home above. Make my journey brighter. You make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Hold me in the hollow of thy hand. You hide me in thy bosom. Tell the storms of life is over. Oh, rock me in the cradle of thy dove. Do 1940 roku Rosetta pozostawała w klubie Cotton Club. Później została zaangażowana do orkiestry Luckiego Millindera. Angaż trwał 3 lata. W trakcie jego trwania miała statut supergwiazdy, przez co występowała w najbardziej prestiżowych miejscach, jak na przykład Savoy w Nowym Jorku. Nagrała utwory takie jak Picking the Cabbage, I Want a Toll czy Skinny Papa. W niektórych z nich, na przykład That's All, zagrała w stylu rock'n'rolla, który miał się narodzić dopiero po wielu latach. W czerwcu 1943 ponownie wyszła za mąż, za Pershinga Allena. W sumie była zamężna 3 razy, ale o czym słuchacze przekonają się w dalszej części podcastu, nie to jest najbardziej zaskakujące w życiu miłosnym naszej bohaterki. Rosetta zrobiła również karierę jako artystka kabaretowa, występując w klubach takich jak Cafe Society. To z kolei zniechęciło do niej wielu żarliwych wielbicieli. W połowie lat 40. wróciła do korzeni, nagrywając piosenki religijne. Była wielką, piękną kobietą i boską, nie mówiąc już, że była wzniosła i wspaniała. Była potężną siłą natury, grającą na gitarze śpiewającą ewangelistką. Bob Dylan. Pod koniec lat 40. zarabiała 200 tysięcy dolarów rocznie. Kupiła dom i zamieszkała w nim z matką i Mary Knight. Piosenkarka i pianistka Mary Knight i Rosetta rozpoczęły współpracę estradową już w 1940 roku i nawiązały będący w tajemnicy romans. Związek zakończył pożar, w którym zginęło 2 dzieci Knight i jej matka. Obciążenia psychiczne dla związku były zbyt wielkie, ale współpraca muzyczna trwała nadal. W 1951 odbył się kolejny, 3 już ślub Rosetty z będącym później jej menadżerem Russellem Morrisonem. Było to wielkie widowisko pełne fajerwerków i drogich akcesoriów. Jednak wydający pieniądze garściami Russell Morrison doprowadził do ruiny finanse Tharp, przez co bank w 1957 roku zabrał im dom. Finanse Rosetta Tharp reperowała wyjeżdżając na zagraniczne, a właściwie to zaoceaniczne tournée. Koncertowała podczas wielu europejskich festiwali, m.in. obok B.B. Kinga, Big Billa Bronziego i Lonnie'ego Johnsona. W 1966 roku zaśpiewała na festiwalu Folk Blues Gospel Songfest, a latem 1967 na New Pork Folk Festival. Według Encyclopedia of American Gospel Music w 1970 roku przeszła udar mózgu, a w wyniku cukrzycy amputowano jej nogę.
Zmarła 9 października 1973 roku. Pogrzeb artystki, dla której publiczność kiedyś wypełniała salę w całych Stanach Zjednoczonych, przyciągnął tylko tyle żałobników, by zapełnić kościół do połowy. W ostatniej drodze towarzyszyła jej m.in. Mary Knight. Mąż zaś nigdy nie postawił jej pomnika. Pochowana została w nieoznaczonym grobie. Zapomniana została na długie lata. Dopiero w 2018 roku wprowadzona została do Rock and Roll Hall of Fame.